Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na zwiastun kolejnych testów, szczególnie sprzętu dla graczy, ale nie tylko, ponieważ przyszła do mnie nowa paczka od firmy Case King. No i rozpakowując tą paczkę, można powiedzieć, że cieszyłem się jak dziecko, a czemu? Zobaczcie sami. Dostałem świetne sprzęty gamingowe do testów. Przede wszystkim będzie bardzo fajna, duża podkładka typu Speed. Oczywiście od firmy Cougar, marka, którą teraz Case King mocno promuje. Podkładka naprawdę gruba, 4 mm, o dużych wymiarach i o świetnej przyczepności do blatu. Przetestujemy ją dokładnie na różnych myszkach. Przy okazji podpowiedź, że cenę podkładki i tych rzeczy, które dzisiaj prezentuję, sprawdzicie sobie w opisie filmu, tak więc nie krępujcie się, rozwijajcie opis i sprawdzajcie w sklepach. Myszka. Pierwsza myszka Cougar 250M. Tania myszka, uniwersalna, o prostych kształtach, już niedługo rozpakowanie, zapowiada się naprawdę ciekawie, przy okazji parametry świetne, jak to w myszkach od Cougara, tak więc powinny być bardzo fajne testy, podświetlana z oprogramowaniem, z pamięcią, wszelkie bajery dostępne jak najbardziej. I mamy też troszeczkę droższy model, myszka Cougar 300M, już bardziej profilowana pod gracza praworęcznego, bardzo ciekawa, fajna kolorystyka, pomarańcz, czerń, plus bardzo dobre parametry techniczne, co oczywiście nie jest bez znaczenia w myszce dla graczy. Tak więc kolejna ciekawa myszka do testów. Jeśli pamiętacie model 550M, który po prostu mnie zachwycił, którego używam do teraz, myszka genialna. Tutaj mamy takie troszeczkę tańsze modele, co nie znaczy, że gorsze. I ceny tych myszek również sprawdzicie w opisie filmu, ale będzie też coś jeszcze. Coś, czego nie widujecie często na moim kanale, ale co już teraz myślę, że będzie pojawiać się częściej, czyli obudowa do komputera. Będzie to debiut, ponieważ pierwsza obudowa, pierwszy sprzęt od firmy Fantex i będzie to najnowsza obudowa N2 Pro M w bardzo ciekawym kolorze. Rzućcie sami okiem i już niedługo zobaczymy pierwsze wrażenia z oględzin, nazwijmy to, tej obudowy, a potem przysiadka komputera do niej i testy. Myślę, że najpierw przerobimy te myszki, podkładkę, a dopiero na koniec, za kilka tygodni, będzie test obudowy, jak już porządnie zostanie przetestowana. Tak więc na dzisiaj w tym zwiastunie to by było na tyle. Pamiętajcie, ceny sprawdźcie w opisie filmu, a tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!